Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą, i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. Oto Słowo Pańskie. Jezus powiedział do swoich uczniów. Dzisiejsza Ewangelia jest Ewangelią skierowaną do uczniów, czyli do tych, którzy są blisko Niego, nie do pogan, nie do wielkich grzeszników, którzy nigdy nie słyszeli o Chrystusie. Ale, drogi bracie, droga siostro, do ciebie dzisiaj i do mnie. Dzisiaj Pan Jezus mówi nam właśnie o tym, żeby być człowiekiem miłosiernym, żeby nie sądzić, nie potępiać, żeby nie traktować człowieka w swoim sądzie jak przedmiotu, bo sąd, o którym dzisiaj mowa, jeżeli popatrzymy na kontekst tej Ewangelii, jest właśnie czymś takim, że twoja ocena drugiego człowieka doprowadza do tego, że ktoś jest dla ciebie kimś bardzo obojętnym, że masz go też w jakiejś takiej pogardzie, dlatego że w twoim sercu ciągle masz osądy wobec niego. We współczesnym świecie ciężko dzisiaj mówić też i znaleźć taką granicę. Z jednej strony, kiedy na przykład zwracam komuś uwagę, a kiedy go sądzę, kiedy to jest grzech. Bo wiemy, że zwracanie uwagi jest dobre. Często dzisiaj, jak się cokolwiek powie młodemu człowiekowi, to traktuje to jako atak, czy w ogóle komukolwiek, jako naruszenie jego prywatności. Ja mam swoją rację, ja mam swoje wartości, a ty kim jesteś, żeby w ogóle narzucać mi jakiś swój sposób myślenia, swój sposób patrzenia na rzeczywistość? To jest inna skrajność. Wtedy, kiedy nic drugiemu człowiekowi nie możesz powiedzieć, nie możesz go upomnieć. A z drugiej strony, inną skrajnością jest to wtedy, kiedy non-stop osądzasz drugich ludzi, kiedy nie masz miłosierdzia wobec innych. Jak ten problem rozwiązać? No, na pewno ważne jest pytanie, w jakim celu zwracasz komuś uwagę. Święta Teresa z Lizie mówiła kiedyś w taki sposób, że wolałabym tysiąckroć przyjmować zarzuty, aniżeli czynić je innym. A później mówiła, że czasami jest taki czas, kiedy trzeba komuś zwrócić uwagę. Jak wtedy chciałaby ją zwracać? Jeśli zwrócenie drugiemu uwagi ma przynieść owoce, to musi nas to kosztować i trzeba to uczynić bez cienia zapalczywości. Musisz złagodnieć. Nigdy ostrych słów, ostrego tonu. Nie przybieraj gniewnego wyrazu twarzy. Bądź zawsze łagodny. Napisała w swoich notatkach. Więc czasami z łagodnością należy upomnieć drugiego człowieka, też dbając o jego życie wieczne. Kiedy upominamy z łagodnością, kiedy upominamy z troską, na pewno wtedy, kiedy zależy nam na drugim człowieku. Nie upominam go po to, aby sprowadzić właśnie do przedmiotu. Nie upominam go po to, aby zniszczyć jego w swoim sercu i potem widzę na przykład, że nie mam miłości. Nie kocham tego człowieka i nie mogę mu na przykład przebaczyć, a ciągle go o coś sądzę. To jest sąd, gdzie nie ma jakiegoś porządku. Ale kiedy stajesz i z troską zwracasz uwagę drugiemu człowiekowi, to wtedy jest to zasługa też przed Bogiem, że jesteś w stanie korygować
korygować kogoś innego. Nas tu jest 7 dzisiaj przy ołtarzu. Ileż nas upominano w seminarium i korygowano. To jest potrzebne. Ale z miłością. Kiedyś matka Teresa z Kalkuty mówiła, że można komuś otrzeć nos i można komuś otrzeć nos. Niby to samo. Ale to samo może zrobić w inny sposób. W taki sposób, że człowieka poniżysz, albo w taki sposób, że człowiekowi nadasz godność, że ktoś pochyla się nad tobą i ociera twój nos wtedy, kiedy potrzebujesz. Niby prozaiczna rzecz, ale tam może być zawarta miłość. Tak samo jest z osądem. Myślę, że tutaj takie wyczucie mamy. Wtedy, kiedy on jest z Bożego Ducha, a wtedy, kiedy on nie jest z Bożego Ducha. Nie jest z Bożego Ducha wtedy, kiedy upominamy drugiego człowieka, sądzimy go, potępiamy go. Ojciec Wojciech, dominikanin, komentując ten fragment Ewangelii, powiedział, że jak patrzy na swoje życie, to właśnie najbardziej sądził ludzi wtedy, kiedy był najbardziej nieuporządkowany w swoim życiu. Gdzieś tam w młodości non-stop biegał i tego, i tamtego oceniał. Może masz to samo doświadczenie, że kiedy żyjesz w grzechu ciężkim, widzisz, że sam osądzasz siebie, bo jesteś nie w porządku, o wiele więcej sądu włącza ci się wobec drugiego człowieka. I każdy, o którym mówisz, jest zły. A ty przyczepiasz łatki każdemu. I to są łatki takie definitywne. Tam nie ma tak jakby zobaczenia dobra i zła, ale opinia o drugim człowieku, który nie jest z tobą, nie współpracuje z tobą, nie myśli tak jak ty, jest negatywna. Czy to jest z Bożego Ducha? Co jest w naszym sercu? Ojciec Wojciech mówi właśnie, że trzeba czasami uporządkować najpierw bałagan w swoim sercu. Jezus dzisiaj mówi, nazywając to belką, że trzeba usunąć najpierw belkę ze swojego oka, żeby wtedy móc przejrzeć, aby usunąć tę drzazgę, która jest w oku drugiego człowieka. Zobaczmy, że Jezus, kiedy patrzy na drugiego człowieka, on patrzy z miłosierdziem. Jezus nie potępia drugiego człowieka. Kiedy nawet spotyka się z tłumem, który potępia jedną osobę, stają wokół kobiety cudzołożnej. To prawda, popełniła grzech. Ale Jezus jest tym, który daje jej szansę i patrzy na nią z miłosierdziem. Pisze na ziemi. Możemy założyć, że to były grzechy tych ludzi. W każdym bądź razie pisał. I powiedział te piękne słowa, kto z was jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. I Jezus miał prawo, żeby rzucić kamieniem jako pierwszy. I on tego nie zrobił. Więc zobaczcie, że jeżeli Jezus miał taką postawę, to jest postawa Syna Bożego. Chcesz być dzieckiem Bożym? Jesteś zaproszony do tego, aby formować się i prosić o to, żeby Bóg dał ci taką łagodność. Że kiedy przyprowadzają do ciebie twojego kolegę z pracy i wszyscy rzucają w niego słowami, chcą rzucić kamieniem i wyrzucić go, czy zepchnąć ze skały osądu, to ty jesteś zaproszony, żeby przyjąć postawę miłosierdzia. Pójść, upomnieć go w cztery oczy z troską, że tobie zależy na nim. Bo takie czcze gadanie, kiedy siedzisz i obgadujesz go z kolegami, czy to rozwiąże jego życie, zmieni jego sytuację? O jakże plotka często rani, jakże osąd, który mówimy publicznie, a bez tej osoby, jest osądem, który nie jest sprawiedliwy. Wtedy, kiedy no właśnie swoje nieuporządkowanie objawiam w ten sposób, że jestem w stanie w drugiego człowieka rzucać słowem jednym za drugim. Czasami właśnie mając taką postawę, jak ma Chrystus, ma się postawę zrozumienia. Jezus znał też serce tej kobiety. Wiedział, dlaczego ona tak postępuje, co ją do tego grzechu popchnęło. Tu nie chodzi o to, żeby nie mówić, że ona nie zgrzeszyła. Ona zgrzeszyła. Tak. Jezus powiedział, twoje grzechy są odpuszczone. Jezus wiedział, jakie ma grzechy. Je odpuścił jej te grzechy. Idź i nie grzesz więcej, do niej powiedział. Nie zachęcił ją do tego, żeby tak, jest wszystko w porządku, nic ci nie mogę powiedzieć, nie skrytykuję, jest okej. Nie. Zgrzeszyłaś.
Jesteś wezwana do nawrócenia, ale twoje grzechy są odpuszczone, bo żałujesz. Idź i nie grzesz więcej. Albo idź i nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Wtedy, kiedy przychodzi czterech z paralitykiem, którego spuszczają na noszach przed Chrystusa przez dach. Chrystus widzi w drugim człowieku właśnie to, że on może się w jakiś sposób wszedł w to bagno swojego życia. Kiedyś święta Teresa z Lizie też zapisała takie słowa, mówiąc o zrozumieniu drugiego człowieka, tak jakby o czym, czego czasami nam brakuje. Zobaczymy, dlaczego tak ktoś postępuje. Nieraz mówiła do mnie, opowiada siostra Genovefa, właśnie słowa świętej Teresy z Lizie, że sądzić drugich trzeba zawsze z miłością, gdyż bardzo często to, co wydaje się nam zaniedbaniem, jest w oczach Boga heroizmem. Ktoś, kto ma migrenę lub cierpi na duchu, czyni o wiele więcej, wykonując połowę swych powinności, niż ten, kto będąc zdrowy na ciele i duszy, wypełnia w całości swój obowiązek. Nasz osąd winien być zatem przy każdej okazji życzliwy drugiemu. Należy zawsze dobrze o nim myśleć i zawsze tłumaczyć. Kto wie, co nam Pan Bóg powie na sądzie, kiedy zobaczymy, jak ten człowiek, z którym żyje na co dzień, może walczy ze sobą, zmaga się ze sobą, a może żyje w depresji i nie jest w stanie tak pracować jak ja. Albo cierpi. Z łagodnością i życzliwością podchodzić do drugiego człowieka. W innym miejscu też słowa świętej Teresy z Lizie. Uważać siebie za niedoskonałą, a doskonałość widzieć w innych, oto szczęście. Nic serca bardziej nikoi niż życzliwa mi myśl o drugim. Życzliwa mi myśl o drugim. Pamiętam kiedyś takiego mężczyznę. Mężczyzna, który miał dorosły mężczyzna. To był mężczyzna, który był też alkoholikiem. Bardzo się zagubił w swoim życiu. Tak podczas rozmowy wyszło, że on bardzo sądzi swojego ojca, dlatego że jego ojciec też był alkoholikiem. I bardzo wiele krzywdy mu uczynił w życiu. Być może też to był powód, dlaczego on stał się alkoholikiem, dlaczego jego życie się sypie, dlaczego jego małżeństwo się sypie. I w tych sądach był niemiłosierny wobec swojego ojca i ciągle nie był w stanie mu przebaczyć. I ciągle tak jakby wracał do tej sytuacji. I takie pytanie, które mu zadałem właśnie, a jak ty dzisiaj widzisz siebie? Bo sam masz zobacz rodzinę i jesteś alkoholikiem i twoje dzieci cierpią i twoja żona cierpi. Jakbyś to teraz zestawił właśnie w sytuacji do twojego ojca? Robisz to samo, co twój ojciec. To samo. A ciągle sądzisz swojego ojca. Oczywiście to, co zrobił jego ojciec, było grzechem, było nie w porządku. Być może też zaowocowało tym, że on w taki sposób postępuje. Ale za jakiś czas przyszedł i mówi, no wie ksiądz, co ja dzisiaj trochę bardziej rozumiem swojego ojca. Jego dramat, w którym on żył. Dlaczego na przykład pił? Czasami są takie sytuacje właśnie alkoholizmu, gdzie ktoś się zmaga z tym, a nawet nie wie, dlaczego druga osoba pije. Sądzi go za to, że rujnuje rodzinę. A tego pytania nie zada. Dlaczego ta osoba pije? Z czym sobie nie radzi? Jaki ma kryzys? No bo po prostu pije i jest pijakiem. Być może tak. A być może za tym stoi coś głębiej. Dobrze jest sobie czasami, właśnie patrząc na to, jak sądzimy inne osoby, taką zrobić listę, za co ja go sądzę. Co dobrego widzę w tej osobie, a za co złego go sądzę. Żeby tak zobaczyć czarno na białym. Faktycznie ile tam tych punktów jest po jednej i po drugiej stronie. Czy ja po prostu, jak przedmiot traktuję tego człowieka, jest do kitu? Czy ja widzę w nim człowieka z sercem? Właśnie może z tą migreną, czy jakimś cierpieniem duchowym, jak mówi święta Teresa. Prośmy dzisiaj Pana Boga, no to abyśmy byli ludźmi łagodnymi, abyśmy nie byli obłudnikami, abyśmy potrafili też wtedy, kiedy trzeba upomnieć z miłością. Jakże ciężkie jest to rozeznanie, jak bardzo potrzeba nam światła Ducha Świętego.
abyśmy mieli w sobie tę wrażliwość, tę delikatną, tę delikatność, abyśmy potrafili, tak jak Jezus Chrystus, czynić miłosierdzie. Bo drugi człowiek, którego spotykamy, on często może być tym, który w swoim życiu uczyni jeszcze wiele dobra i może dzisiaj akurat jest tym, który grzeszy. Święta Maria Magdalena, jeżeli założymy, że ona była tą kobietą cudzołożną, to później stała przy krzyżu Chrystusa. Nawróciła się i czyniła dobro w swoim życiu. Jeżeli popatrzymy na współczesnych nawróconych, chociażby niedawno był film nieplanowany o aborcji, o kobiecie, która pracowała jako szefowa kliniki aborcyjnej, Abby Johnson. Oczywiście, kiedy czyniła zło, czyniła zło. I Pan Bóg też tego zła nie potępiał. Ale kiedy okazał jej miłosierdzie swoje, kiedy się nawróciła, dzisiaj jest tą, która wiele dobra czyni. Bóg zawsze, zobaczmy, kiedy widzi grzech człowieka, to też widzi, że ten człowiek może się nawrócić, że jeszcze coś z niego będzie. I na nas tak Pan Bóg patrzy, bo nikt z nas tu nie jest bez grzechu. I Bóg w swoim miłosierdziu podczas tej Eucharystii tak patrzy na ciebie. Jeszcze coś z ciebie będzie. Ja ciebie kocham i mam plan na twoje życie, abyś ty ze mną współpracując był święty.